Cześć, dzień dobry, cześć, czołem, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się znowu szablonem, takim dość specyficznym. Zapraszam na film. Witam was jeszcze raz na moim kanale. Bardzo serdecznie chciałbym wam na wstępie podziękować za osiągnięcie, jakie udało się wspólnymi siłami osiągnięcie. Bardzo po polsku. No ale do rzeczy, 2000 subskrypcji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się osiągnąć tych subskrypcji więcej. Także zapraszam tym razem do subskrypcji. Zacznę od razu na ten temat na początku. A patrząc niestety w statystyki, większość z was, która ogląda moje filmy, niestety nie subskrybuje kanału, a szkoda. Bo tak to wiedzielibyście od razu o kolejnym i fajnym filmie. I dzisiaj co? Dzisiaj będziemy zajmować się chrupkami. No nie chrupkami, tylko ta-da! Takim czymś, co zapakowane zostało w chrupki. Próbowaliście kiedyś tego? Lepiej nie, co? No więc tak, jest i on, proszę bardzo. EcoDrill 2024, nowe urządzenie w ofercie Bluma. Tych takich szablonowych, a tutaj mamy stary, więc jak widzicie na pierwszy rzut oka widać, że jest pewna różnica, przede wszystkim wielkości dwa razy większe. Nowe funkcje za chwilę omówimy je wszystkie. Na moim kanale możecie znaleźć przynajmniej dwa filmy tego EcoDrilla, wtedy kiedy montowałem mój port do odsysania z tej strony i potem jak naprawiałem swój błąd i przenosiłem go w odpowiednie miejsce. Teraz przynajmniej jest w takim fajnym kolorze i to ten pomarańczowy, patrzcie, nawet wpasuje prawie do tego nowego EcoDrilla. No ale niestety stary EcoDrill, jeżeli jeszcze chcielibyście sobie go gdzieś kupić, to polecam, bo za chwilę ich nie będzie, bo wszystkie zostaną zastąpione tym. Na pierwszy rzut oka właśnie to, co możecie znaleźć na moim filmie, czyli montaż tych portów do odsysania. I okazuje się, że w nowym EcoDrillu w końcu zostało to zrobione i został zrobiony port do odsysania tutaj. Jak on działa i czy działa, będziemy testować na sam koniec. Najpierw spróbujemy omówić sobie pozostałe rzeczy, które są dostępne w tym nowym EcoDrillu. Takim trochę nieoczywistą rzeczą tutaj w EcoDrillu jest drugi szablon, który jak widzicie jest zamontowany tutaj. Tutaj mamy dwa magnesiki i tutaj mamy szablon do prowadników, którego możemy wykorzystać do i prostych, i krzyżowych. Także jest tutaj takie coś zawsze na miejscu, więc nie powinniśmy tego zgubić pod jednym warunkiem, że odłożymy to na miejsce. Kolejna rzecz, która została zmodyfikowana w stosunku do starego EcoDrilla. W starym EcoDrillu nastawianie głębokości wiercenia, tu mamy pod spodem takie kostki, które przy pomocy blokad musieliśmy sobie blokować i tu musieliśmy ustawić odpowiednią odległość od wiercenia od boku. Natomiast w nowym EcoDrillu zostało to lekko zmodyfikowane i w tej chwili mamy tutaj dwie skale. Jak widzicie, są tutaj takie rysunki, które pokazują kreskę w środku puszki i od brzegu puszki i tu mamy skalę w milimetrach od brzegu. Tutaj natomiast mamy skalę w milimetrach do środka puszki, tak? Tak jak mówią te rysunki. I teraz musimy trzymać sobie dwoma rękami i w tym momencie przesuwać dwoma palcami tą skalę tak właśnie, żeby przeskoczyła nam. Bo inaczej powiem wam szczerze, że jak próbowałem jakieś testy porobić przed tym, jak zacząłem wam to pokazywać, to przesuwanie tutaj tego górą nie działa tak dobrze. Więc poluzować i najlepiej złapać właśnie w dwa palce, czy nawet jak mamy zablokowane gdzieś o naszą półkę. Teraz ja sobie zablokowałem to w ogóle. I wtedy wyznaczać po prostu tą odległość dwoma palcami, łapiąc tylko EcoDrilla delikatnie gdzieś tam o krawędź naszej formaty. Te ząbki, które tutaj słyszycie, tak na dobrą sprawę pozwalają nam ustawić z dokładnością praktycznie co do pół milimetra głębokość wiercenia puszki, także już nie jest to tak jak w przypadku starego EcoDrilla, czyli po prostu pełne milimetry od krawędzi, ale mamy tutaj troszkę większą swobodę. Pytanie, jak długo ta
tarka, która jest tam pod spodu, te ząbki się tu utrzymają, chociaż z drugiej strony większość, przypuszczam, z Was ma ustaloną z góry jakąś odległość puszki od krawędzi i raczej zmienia się to od wielkiego dzwonu, wtedy kiedy mamy jakąś nietypową sytuację, więc myślę, że te ząbki na długo zostaną z nami, a poza tym nawet gdyby miałyby się one zetrzeć, to tak na dobrą sprawę płynnie jesteśmy w stanie doregulować sobie do naszej pożądanej głębokości i po prostu zablokować to. Zablokować. Tak jak w starym ekodrillu, w rączkach znajdowały się bity do tego, żeby napędzać nasze frezy, tak samo i w nowym ekodrillu w rączkach znajdują się dwa bity Torx 40 do tego, żeby napędzać właśnie frezy przy pomocy torksów, no bo tak to jest skonstruowane w przypadku ekodrilla. Eko, chyba jak mówiłem już, chyba Econo, posiadają gniazdo Torx 40 i właśnie tymi tutaj dołączonymi bitami i wkrętarką możemy napędzać te dziady. Jak widać, ten ekodrill jest jeszcze nówka funkcjonalnie nieśmigany, nieużywany, bo ma na sobie jeszcze nawet te takie zabezpieczenia do frezów. Możemy je spróbować tutaj zdjąć. O, zdejmują się te zabezpieczenia. I o, jeszcze tu został kawałek gluta. No i oczom pokazuje się ładny, o, ostry frez. W przypadku starego ekodrilla te dwie rączki były dwie, tak? Czyli musieliśmy to zrobić albo jedną ręką przekładając, ale w każdym razie były dwie gałki do tego, żeby zablokować ekodrilla o materiał. W tym przypadku mamy właśnie centralną, jedną wajchę, prawie jak w startowaniu statkiem albo innym samolotem. Jedna wajcha, która pozwala nam złapać się o materiał, więc nasuwamy na materiał i zaciskamy. Przy czym sam uchwyt i samo dostrajanie tego uchwytu do grubości materiału lekko się zmieniło, bo jak usłyszycie teraz pewnie po odkręceniu jeszcze jednej śruby, no albo nie słyszeliście, w każdym razie ta łapa, która jest tutaj, jest na sprężynie i co ciekawe, jak dobrze się przyjrzeć, to tutaj w tym miejscu, gdzie są właśnie te sprężyny, wygląda to dosłownie jak Blue Motion albo jak Tipon, tylko odpowiednio zmodyfikowany. W każdym razie obudowa jest dokładnie chyba z długich Tiponów i te sprężyny właśnie odbijają nam łapę. Jak to trzeba złapać? Czyli bierzemy sobie naszą formatkę, dwoma paluszkami naciskamy sprężynę, wjeżdżamy na materiał, puszczamy sprężynę, dokręcamy te dwie wajchy tutaj po boku i dociskamy. A za drugim razem już nie musimy używać, już mamy dostosowane do głębokości naszego materiału. Jedną rzecz, którą zauważyłem, to ten uchwyt lubi się wklikać tutaj na samym końcu. Przy zrobieniu tego w ten sposób, on, jak widać, ma tutaj jeszcze ten taki lekki luzik. I w tej chwili, jak się lekko poluzuje gały, to on dochodzi do końca, a mimo wszystko trzyma jak zły. Więc mamy ten taki pewny ruch i to jest, dojeżdża do końca, a ekodrill sam siedzi na materiale. Także tutaj jest jakiś, nie wiem, czy ten akurat egzemplarz, który ja posiadam, ma jakąś taką swoją przypadłość, ale tak to działa. Jednym z ważniejszych udogodnień, które pojawiają się w nowym ekodrillu, są takie dystanse, które są tutaj po bokach. Fajne te dystanse, bo nawet jeżeli wiercimy gdzieś na środku płyty, to nie musimy ich chować, chociaż mimo wszystko one są tak sprytnie zrobione, że mają tutaj właśnie nacięcie i w momencie, kiedy je chowamy, tyk, nasz ogranicznik się chowa i wyskakuje. No ale też jak będziemy wiercić na środku płyty i będziemy wsuwać ten ogranicznik,
to on też nam się schowa, więc de facto jest zabezpieczenie przed tym, żeby nie uszkodzić samych tych ograniczników. No, są one zrobione z jakiegoś tam plastiku oczywiście, więc pewnie jakby się uprzeć, to połamiemy, ale no, no jakąś kulturę użytkowania trzeba mieć. I teraz tak, możemy sobie ustawić na przykład nasze ulubione 100, dokręcamy śrubkę, no i w tym momencie, kiedy zakładamy jako drilla, mamy ograniczenie setka od jednej strony i setka z drugiej strony. Jedna setka i druga setka. Sprawdźmy, czy te w tym starym ekodrillu te boczki, które tutaj były, też wyznaczają 10. Ja sobie dosunę ten mój boczek tutaj idealnie do tego, żeby się pokrywał i zaznaczę sobie tutaj linią środek freza, który jest zaznaczony właśnie przy pomocy tej linii. Teraz zrobię sobie linię i sprawdzimy, jaka jest ta odległość. No i to jest takie 10,7 mm, czyli nie jest idealnie równe 10. No te 7 dziesiątych pewnie oczywiście zawsze możemy tam gdzieś podregulować. Można byłoby pewnie zeszlifować tą krawędź i tą krawędź, tak żeby mieć te idealne 10. Ale mówię, zawsze jak pamiętam, że wyznaczałem sobie te 10 mm, to potem delikatnie zawsze ta krawędź mi gdzieś tam wystawała. Także no, nie jest to idealne 10. Jest tam 10 i troszeczkę. Jak komuś to pasuje, to przy pomocy starego ekodrilla można tak zrobić. A przy pomocy nowego ekodrilla bierzemy miarkę i za pomocą miarki, która jest tutaj z boku, wyznaczamy nasze 100 mm, 101, 100,5. Myślę, że 100,5 też da radę ustawić. Nie będzie to może co do setnej 100,5, ale się uda. Dosuwamy i blokujemy jedną ręką. Się tak samo jak w przypadku starego ekodrilla, tak w przypadku i nowego ekodrilla. Mamy trzy frezy, przy czym te dwa boczne frezy mogą służyć jako zaznaczenie pod wkręt, ale również mogą służyć jako wywiercenie pod insertę, czyli ten taki tą klapkę, która zawiasy z klapką. I jak najbardziej możemy wiercić wtedy na pełną głębokość. I tak samo jak w przypadku ekodrilla jedynki, mamy tutaj te takie klipsy ograniczające, które, żeby ich nie zgubić, wpinamy sobie na rączki. Tak samo działa to w starym ekodrillu, także tutaj zostało to zrobione dokładnie tak samo. Zanim przejdziemy do jakiegoś krótkiego testu i odwiertu, chociaż nie ma z tym rocket science, zważmy to, bo czuć, że w ręce jest różnica. Także położę sobie wagę na jakimś czymś twardym. W mililitrach to nie będę tego na pewno mierzył. I sprawdźmy, ile waży ten nowy potwór. Nowy ekodrill waży, jak widać, tyle. 2505. Sprawdźmy jeszcze dla porównania, ile ważył ten stary. Ten stary ekodrill waży 1752, ale należy uwzględnić, że posiada już zaślepkę i port do odsysania. Także jak widać na załączonym obrazku, prawie 700-800 gramów różnicy pomiędzy starym ekodrillem a nowym ekodrillem. Dodatkowo ten nowy ekodrill od samej rączki jest dłuższy, więc utrzymanie go na pewno wymaga włożenia większej siły niż w przypadku tego starego. Jeżeli chodzi o wiercenie, to tak jak mówiłem, ustawiam sobie tutaj 100 mm na mojej skali, wysuwam skalę, chcę odwiercić, ja to zawsze mam ustawione na 6 mm, to tak jak było, to ja ustawiałem sobie zawsze na 6, ale 6 daje mi 23,5, a ja bym chciał na 23, więc dzisiaj skorzystam z tej skali do środka i ustawię sobie 23, czyli mam 21, 2 i 3. Czyli mam tutaj płynną, czyli 5,5 od brzegu, 23 mm do środka puszki. Zakładam mojego
Otwieram mojego EcoDrilla. Możemy wykonać pełną procedurę, czyli najpierw odkręcam śruby, naciskam sprężynę zgodnie z instrukcją, puszczam sprężynę, dokręcam dwie wajchy i zabezpieczam. No ale jak widzicie, tutaj jest ten właśnie moment, że to lekko odbija, lekko poluzuje i już. To właśnie chodzi o to, żeby tak delikatnie poluzować, nie w całości, i wtedy łapiemy, trzyma, siedzi cały. No oczywiście, jednej rzeczy zapomniałem. Co nic nie mówicie? Przecież zapomniałem podłączyć odkurzacz. Więc podłączamy odkurzacz. To powiem wam szczerze, że tak jak w starym EcoDrillu, to siedzi dość mocno, więc można tym majtać i rzucać. O tyle obawiam się, że tak jest skonstruowany ten port, że włożenie tutaj tej rury będzie powodowało, że ona będzie nam co chwilę wyskakiwać. No ale włączamy odkurzacz i wiercę, pierwszy odwiert. Także pod tym kątem coś trzeba będzie tutaj opatentować, bo wypada. Jak widać, ładnie wywiercony otwór, świeży frez, zaznaczone otwory pod wkręty. Mógłbym również pozbyć się tych żelków z tych frezów dodatkowych, żeby ich mi tu nie zmieliło przy wierceniu. I wywiercimy jeszcze drugi otwór na drugim końcu, też na 100, ale pod insertę, nie? O, no i siedzi. I tak jak mówiłem, jak wiercimy gdzieś na środku, to nawet nie musimy tych łapek chować, chociaż można, bo to generalnie jest szybki ruch, ale one generalnie są tak skonstruowane, że super się same chowają, ale my wiercimy tutaj i wiercimy, tak jak mówiłem, pod insertę, czyli zdejmując te dwie zaślepki. Tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w trakcie wiercenia ten frez główny w stosunku do tych maluchów jest troszkę zagłębiony, przez co w momencie, kiedy mam bit wciśnięty dość głęboko, a z mojego doświadczenia wiem często, że nawet jak go zaciskam tak lekko wystający, jak się oprę przy wierceniu, to on mi się często po prostu wpada do środka. Więc mam taką praktykę, że umieszczam go najgłębiej jak się da, ale spróbuję go wysunąć teraz trochę dalej, tak żeby właśnie nie opierać się o te dwa dodatkowe frezy. I jak się okazuje, kolejność ma znaczenie, bo jeżeli wiercimy właśnie w taki sposób w zestawie, jak mówiłem, możecie znaleźć również tą informację na kanale Bluma, bo w momencie, kiedy miałem już wywierconą puszkę i postanowiłem dowiercić te dwa maluchy, to okazuje się, że ta przestrzeń, która jest pomiędzy jednym a drugim otworem, jest na tyle cienka, że potrafi wypchnąć wióry. No i tak tutaj się właśnie wydarzyło, że te wióry tutaj z jednego otworu do drugiego ze struktury, zamiast być wywiercone, po prostu wypadły. Podsumowując, generalnie jest parę usprawnień. Urządzenie wygląda dość bardziej kosmicznie. Ma w końcu port odsysania, aczkolwiek coś tu trzeba pokombinować, żeby on lepiej siedział. Nie wiem, tu jest taki ten otwór, który tu jest wypełniony jakimś taką gumą. Może jego można wyjąć po prostu, tą gumę, bo ona ma tu taką choinkę. Wtedy ten końcówka odkurzacza, przynajmniej mojego, siedziałaby ciaśniej w samym otworze tutaj w odlewie. Całość oczywiście wykonana z odlewu i w pięknym pomarańczowym kolorze. Wygląda to naprawdę solidnie, jak widzieliście, waży 2,5 kg, więc na pewno lipy nie ma. Jest to porządny sprzęt. Co tu podsumowując, na pewno kosztuje parę stów więcej, aniżeli stary EcoDrill. Należy powiedzieć również, że EcoDrill nie jest urządzeniem, które jest przeznaczone do pracy ciągłej, czyli jeżeli produkujecie
30 zestawów miesięcznie na swoim warsztacie, no to generalnie może się zużyć dość szybko. Jeżeli chodzi o bolączkę starego EcoDrilla w stosunku do nowego, czyli to sławetna tutaj właśnie podkładka, która po prostu się zużywa i po pewnym czasie możemy nią się przeciąć nawet, bo jest już tak cienka, no niestety została, więc to nie zostało poprawione, ale zostało wiele innych rzeczy poprawionych. Także dziękuję za dzisiaj. A, zapomniałbym o jeszcze jednej bardzo ważnej funkcji. Otwierasz do butelek. Także jak chcecie mieć czym otworzyć, to kupcie sobie nowego EcoDrilla. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Cześć.